dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. Paulina Koziołowska, Zagadkowa Wyspa. Rozpoczynamy wspólną zabawę. Mam nadzieję, że już jesteście przed telewizorami, bo już program się rozpoczyna. Już mamy pierwszą zagadkę na ekranie. Kochani, pierwsza zagadka bardzo prosta, reżyser mi mówi, na rozgrzewkę. Także kochani, wydaje mi się, że szybciutko sobie z tą zagadką poradzimy. Już tłumaczę, o co chodzi. Trzeba poprzestawiać te literki w taki sposób, żeby odczytać przysłowie. 50 zł, no i jeżeli ktoś z Was to przysłowie odczyta, to szybciutko zapraszam tutaj do mojego studia. Moi drodzy, mamy tutaj 4 wyrazy, także poruszamy się w obrębie poszczególnych wyrazów. Kochani, myślcie, jak tę zagadkę rozwiązać, a ja szybciutko już przypominam zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, trzeba znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły, kochani, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. No i 50 zł, moi drodzy, numer telefonu, no właśnie, to jest 704-304-304, to jest ten numer, który widzicie na dole ekranu. Poprzestawiać trzeba te literki i odczytać przysłowie. Poruszamy się w obrębie poszczególnych wyrazów, czyli mamy tutaj, może sobie przeczytajmy najlepiej razem to przysłowie, które na razie kompletnie przysłowia nie przypomina, ale jak naprawdę poprzestawiamy literki, to to będzie przysłowie znane, reżyser mi mówi. A teraz czytamy to, co jest tutaj obok mnie napisane. Filatra, osak, namiekań. No naprawdę nie przypomina to w ogóle języka polskiego. Nawet nie będę się zastanawiała, w jakim języku może to jest, bo może jakieś słowo w jakimś języku coś tam znaczy. W każdym razie waszym zadaniem jest poprzestawianie tych literek i odczytać przysłowie. Kochani, jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła, to szybciutko tutaj do mojego studia zapraszam, 50 zł. Te pieniążki na was tutaj cały czas czekają, no bo jeszcze nie usłyszałam telefonu. Pamiętajcie, że program dopiero się rozpoczął. Kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy wybierze ten numer i wpadnie do mojego studia, ten zarobi pieniądze. Także jeśli już rozwiązałeś zagadkę, to zapraszam cię tutaj szybciutko. Moi drodzy, wczoraj zagadki na spostrzegawczość słyszałam, że były dzisiaj zagadki związane z przysłowiami. No, wydaje mi się, że troszeczkę innego widza szukamy dzisiaj, prawda? Bo wczoraj szukaliśmy widza spostrzegawczego, dzisiaj szukamy takiego widza, który zna przysłowia, który te przysłowia po prostu kojarzy i który lubi się bawić z tymi literkami, bo tutaj trzeba być i sprytnym, i znać przysłowia, bo jeżeli przysłów polskich nie znamy, no nie ma sensu, żebyśmy na razie te zagadki rozwiązywali. Poczekajmy w takim razie na kolejną część programu, inne zagadki na nas czekają. Kochani, w ogóle właśnie bardzo dużo dzisiaj na nas czeka zagadek, także wydaje mi się, że dzisiaj wiele osób wygra pieniądze. Dla każdego od razu powiem coś miłego. W tym momencie zagadka związana z przysłowiem. Ponoć jest to znane przysłowie, także jeśli już tę zagadkę rozwiązałeś, to szybciutko wybierz numer do mojego studia. 704-304-304. Program się rozpoczął, a ja tutaj czekam na mojego widza. Czy już taka osoba jest gotowa udzielić mi odpowiedzi, no bo tutaj trzeba te literki poprzestawiać, trzeba się wykazać i wiedzą, bo trzeba znać przysłowie, które tutaj obok mnie jest, i sprytem, bo trzeba te literki w fajny sposób poprzestawiać. Kochani, ale dzisiaj chyba mało osób przed telewizorami, może jeszcze nikogo nie ma i może muszę poczekać po prostu na pierwszego gracza. Mam nadzieję, że tam, że śnieg was nie zasypał, bo ponoć w niektórych regionach Polski już śnieg pada. Słyszałam na przykład, że w Białymstoku śnieg spadł, nie wiem, czy to prawda, czy nie. Słyszałam też, że w Garwolinie podobno, także takie tutaj różne pogłoski do mnie dochodzą. Ale mam nadzieję, że ten śnieg jest na tyle mały, że was tam nie zasypało i że macie telefony czynne, sprawne, linie, wszystko działa i że za momencik usłyszę kogoś tutaj w moim studio. No, wszystko działa, reżyser mówi, bo rano w Tele5 sobie radziliście wyśmienicie, także czekamy, kochani. Jedna osoba jest mi potrzebna. Dyktuję w takim razie numer i zapraszam. 704-304-304. No, czekamy. Wystarczy mi jedna osoba. Mam nadzieję, że ktoś taki jest i za momencik taką osobę tutaj usłyszę. Trzeba na pewno troszeczkę się zaprzyjaźnić z tą zagadką, troszkę czasu z nią spędzić, bo trzeba te literki poprzestawiać. Także
to jest zagadka na pewno nie na 5 sekund, ale to też nie jest jakaś trudna zagadka, reżyser mi mówi. Także chwila, moment i powinna już być rozwiązana i troszeczkę reżyser się zastanawia, dlaczego jeszcze nie słyszymy telefonu. No moja wersja jest taka, że po prostu nie ma nikogo jeszcze przed telewizorem, że musimy jeszcze chwilkę zaczekać, także czekamy. Dobrze? Spokojnie, nie denerwuj się. Przypadkiem nie zmieniaj mi tej zagadki, dobrze? Bo to jest prosta, mówisz, zagadka, ja ci wierzę. Musimy po prostu poczekać, aż ktoś z naszych graczy włączy telewizor i do mnie tutaj od razu na pewno wpadnie. Moi drodzy, 50 zł, pieniążki czekają, bardzo fajna nagroda. Reżyser mówi, że bardzo fajna, za tak prostą zagadkę, to są naprawdę fajne, solidne pieniądze. A tylko ktoś tam przed telewizorem musi być i musi być przed telewizorem ktoś, kto chce walczyć, prawda? Ktoś, kto chce brać aktywny udział w naszym programie. No 50 zł fajnie, bo powiem wam tak, że takie zagadki reżyser często gra za 25 zł. Dzisiaj widocznie ma jakiś dobry dzień, stwierdził, że zagra tę zagadkę za 50 zł. No ale chyba nikt nie chce się zgłosić po te pieniądze, bo chyba jeszcze nikogo nie ma razem z nami. Chyba nie ma żadnego widza. Czekamy. Kto pierwszy włączy telewizor, na pewno sobie z tą zagadką poradzi. Także muszę sekundkę zaczekać. I uwaga. Kto tu do mnie wpadnie? Kto tutaj na sekundkę wpadnie dosłownie? Po 50 zł. Myślę, że taka wizyta na mojej plaży może być bardzo sympatyczna. Zwłaszcza w momencie, kiedy temperatura w okolicach zera, prawda? Kochani, szybciutko, bo to jest naprawdę prosta zagadka. To jest program na żywo i nie będziemy w nieskończoność z tą zagadką tutaj tkwić. Jeżeli się okaże, że wam się ta zagadka z przysłowiem nie podoba, to reżyser zmieni na przykład na zagadki na spostrzegawczość, bo wczoraj wam świetnie szło. Także może te spostrzegawcze, że tak powiem, zagadki powinniśmy dzisiaj też grać. Ale jeszcze sekundkę zaczekajmy, dobrze? Bardzo cię proszę, bo chciałabym, żeby codziennie każdy miał możliwość wygrać pieniądze, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze momencik zaczekali, bo może po prostu to jest kwestia braku widza. Jedna osoba mi wystarczy. No, uwaga. Kochani, 704-304-304 to jest ten numer, który powinieneś wybrać, jeżeli chcesz tutaj do mnie do studia wpaść. I 50 zł. Pamiętajcie, że gramy o bardzo fajne pieniądze. Przy tak prostej zagadce to jest naprawdę bardzo fajna nagroda. No i czekam. O, jest telefon. Dzień dobry. Trafiła kosa na kamień. Trafiła kosa na kamień. Ja tak sobie myślę, co panu chodzi? A to przecież pan rozwiązał zagadkę. Brawa, brawa. Kochani, dlatego się zdziwiłam, bo ja nie znam odpowiedzi. Także tutaj cieszę się, że bez moich jakichś podpowiedzi i wskazówek rozwiązaliście tę zagadkę. Ale reżyser tutaj już pokrzykuje z drugiej strony i mówi, no ale trudno było, przecież każdy zna to przysłowie. No masz rację, każdy zna to przysłowie. Po prostu chyba musieliśmy poczekać, aż ktoś włączy telewizor. No to już jedna osoba się z nami bawi, więc możemy kontynuować nasze zagadki. Ten sam typ, ta sama kategoria, czyli przysłowie. Przeczytajmy sobie szybciutko razem. Abab z Zowu. Moniogrzejl. Reżyser mówi, że jest to też proste przysłowie, tak? No dobra. No to liczę w takim razie na pana. Jeżeli jest pan jedyną osobą przed telewizorem, no to nie mam na kogo innego liczyć. To muszę na pana liczyć, że pan tutaj do mnie do studia wpadnie, ale może w międzyczasie ktoś jeszcze do nas dołączył, może jest jeszcze jakiś gracz, który teraz wrócił z pracy, włączył telewizor i postanowił spędzić kilka chwil tutaj z nami. Moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie każdą osobę, która w tym momencie ma włączony telewizor do wspólnej zabawy. Numer telefonu jest widoczny na dole ekranu i bardzo proszę, żeby ten numer wybierać tylko w momencie, jak ma się rozwiązaną zagadkę. Dobrze, kolejność jest taka i ta kolejność jest skuteczna, że najpierw rozwiązujemy zagadkę, a potem wybieramy numer do mojego studia. To jest 704-304-304. Przekładamy literki. I tak samo jak w poprzedniej zagadce, literki przestawiamy w obrębie poszczególnych wyrazów, czyli abab to jest jeden wyraz i tutaj musimy tak przekładać te literki, żeby wyszło nam jakieś normalne słowo, z, no to tutaj nic nie przestawiamy i znowu tutaj znowu coś musimy poprzestawiać, moniok, też tutaj coś tam szyk zmieniamy w tych literkach i żejl. Mam nadzieję, że ktoś z was sobie z tą zagadką poradzi. Jedna osoba przed telewizorem jest, także już jestem troszeczkę spokojniejsza, bo powiem wam szczerze, że troszkę się niepokoiłam, nawet nie dawałam wam odczuć tego, ale trochę się zastanawiałam, dlaczego nie słyszę tak długo telefonu. Zaczęłam się obawiać, czy wszystko dobrze z naszymi liniami, ale na całe szczęście mogę teraz odetchnąć z ulgą. Wszystko dobrze, wszystko działa,
wszystko jest prawne, także jedna osoba za momencik może znowu wygrać pieniądze, bo przez chwilkę pan zarobił 50 zł. Moi drodzy, kolejne 50 zł i reżyser mówi, że znowu jest zagadka tak prosta, że powinien ją zagrać za 25 zł, ale podjął decyzję, że grają za 50, skoro panu przed chwilką oddał 50 zł, no to teraz głupio byłoby komuś oddać 25, skoro bardzo podobna zagadka. Moi drodzy, no to wykorzystajcie tę szansę i postarajcie się tę zagadkę rozwiązać. Podejdźcie blisko do ekranu albo weźcie sobie kartkę, długopis i poprzepisujcie te literki na kartkę. Mam nadzieję, że się teraz ze mną bawicie, że rozwiązujecie tę zagadkę. Abab z Zowu Moniok Żejl. 50 zł. Moi drodzy, ja tutaj jestem, to jest program na żywo. Przed chwilką pan wygrał pieniądze, a za momencik ty możesz wygrać pieniądze. Także szybciutko, jeżeli masz rozwiązaną zagadkę, wybieraj numer, który jest widoczny na dole ekranu. Jedna osoba mi wystarczy, naprawdę. Tutaj nie spodziewam się jakichś tłumów dzisiaj. Dzisiaj jest taka pogoda, że jesteśmy senni, wracamy z pracy i od razu idziemy po prostu spać. Taka jest pogoda, także domyślam się, że mało osób włączy telewizor po powrocie z pracy do domu, ale jest jeden pan, który już to zrobił, włączył ten telewizor, pewnie z pracy wrócił. No i już postanowił się z nami tutaj pobawić. Moi drodzy, zapraszam szybciutko do wspólnej zabawy, może kolejną osobę, może ktoś jeszcze jest przed telewizorem, a może tego samego pana, no kto to wie, prawda? I skoro jest pan przed telewizorem, niech pan korzysta, niech pan wybierze numer, jeżeli oczywiście ma pan rozwiązaną tę zagadkę, no bo już jedno przysłowie było, to teraz inne przysłowie tutaj mamy. A dla chcącego nic trudnego, prawda, też takie przysłowie jest. Ale teraz, no tutaj to nie jest to przysłowie, widzę, to jest jakieś inne. Szybciutko, kochani, dobrze? 704, 304, 304. Jedna osoba, uwaga. No, kochani, szybciutko. Kto? Kochani, szybciutko. Halo? Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Baba z wozu koniom lżej. Brawa, brawa. Gratuluję, gratuluję serdecznie. No to mamy już przynajmniej dwóch widzów przed telewizorem. Nie wiem, czy jakieś panie są dzisiaj przed telewizorem, ale wiem, że dwóch panów jest. Bardzo się cieszę. No i wygrał pan w tym momencie pieniądze. Gratuluję serdecznie. Biegniemy dalej. Wychci wat z racirat. Kto z was ma pomysł? Co to jest za przysłowie? Znowu przysłowie, tak? Znowu mamy 50 zł, ale to już kolejne pieniądze oczywiście. Także już 50 zł, które pan wygrał, już do pana frunie, wędruje, leci. A teraz kolejna zagadka i szansa dla kolejnego gracza, który mam nadzieję, że jest teraz przed telewizorem. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj trzeba naprawdę szybciutko działać. Trzeba kuć żelazo, póki gorąco, po prostu. Ma się rozwiązaną zagadkę, błyskawicznie wybiera się numer do mojego studia. No. Czekamy, bo tutaj, jak widać, osoby, które rozwiązują zagadkę, nie czekają. Od razu wybierają numer. Kochani, czy jest przed telewizorem jedna sprytna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Może już, wy mnie tak zaskakujecie, że może się okazać, że już sobie ktoś z tą zagadką poradził. Czy jest ktokolwiek? Czekam. 50 zł dla kogo? Może wybierzmy wspólnie numer. Może to zadziała. Może jak wybierzemy razem numer, to ktoś do mojego studia za chwilkę wpadnie. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. No i czekamy. Szybciutko.
jedna osoba. No i? Kto tu do mnie wpada? Wychciwaty zyra ci raz. Kto pierwszy, ten lepszy. No, ale to nie jest to przysłowie. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Takie są zasady, zwłaszcza przy tych pierwszych zagadkach, kiedy te zagadki są proste. Trzeba spojrzeć na przysłowie, przedstawiać te literki, najlepiej wziąć kartkę, długopis i rozwiązać zagadkę. Na pewno się komuś tę zagadkę uda rozwiązać. Czekamy. Kto tu wpada? 50 zł za proste przysłowie. Prosta zagadka. Cały czas się rozgrzewamy, jesteśmy na etapie tych prostych zagadek, także tutaj nie musicie się martwić, że reżyser coś dla nas strasznego wymyślił. Prosta zagadka. Wychciwat, zyra ci rad. Czekam na jedną osobę, na jednego gracza. Kochani, kto to będzie? No. Szybciutko. Szybciutko. Mało osób po prostu przed telewizorami, ale panowie, którzy wygrali przy poprzednich zagadkach, mogą próbować ponownie. Skoro mało osób przed telewizorem, no to skorzystajcie z szansy, że dzisiaj właśnie jest taki dzień, że niewiele osób ogląda program i szybciutko wybierzcie do mojego studia numer. Wychciwat, zyra ci rad. Moi drodzy, prosta zagadka, 50 zł. Czeka. No i kto wpada do studia? Jeszcze tutaj na was czekam. No. I? Kochani, czekam. Jedna osoba. Przysłowie. No przysłowie to jest taka kategoria, która nie każdemu przypasuje. Ale reżyser mówi, że może, skoro ta kategoria wam nie pasuje, to 3 minutki i kończymy zabawę z tymi przysłowiami. Także kończymy tę zagadkę za 3 minutki. Zegar ruszył, mamy 2 minuty i 50 sekund. To jest już czas na pewno tylko i wyłącznie na wybranie numeru. Już czasu, moi drodzy, na rozwiązywanie zagadki nie ma. Czas jest na wybranie numeru i zapraszam szybciutko osobę, która ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać. 704-304-304, czyli taką osobę, która poprzestawiała te literki, najlepiej ma na kartce zapisane do przysłowie. Taka osoba niech błyskawicznie wybiera do mnie numer. 2,5 minuty. Uwaga! Wychciwat, zyra ci rad. Znany reżyser mówi, że to jest przysłowie, no więc wypadałoby mu zaufać, prawda? Jeszcze można łatwo, mówi, wygrać pieniądze. Także jeśli ktoś chce w łatwy sposób zarobić kasę, to teraz, bo nie wiesz, czy przy kolejnych zagadkach sobie będziesz w stanie poradzić. Tylko ja nie wiem, czy jest sens grać przysłowie, bo chyba dzisiaj ta kategoria jakoś za bardzo nam nie idzie. 2 minuty i kilka sekund już tylko zostało. Już na pewno czasu na rozwiązywanie zagadki nie ma, ale jest czas na wybranie numeru, także spokojnie tutaj na ciebie czekam. Mam nadzieję, że ktoś z was ten numer kręci i to teraz trzeba zrobić, bo to jest program na żywo, to nie jest, że zrobisz to za pół godziny czy za 5 minut, bo ja też tutaj będę czekać z tą zagadką, kochani, nie, to jest program na żywo, zagadka ta jeszcze na ekranie przez minutę i 40 kilka sekund, za chwilkę pojawi się coś zupełnie nowego, inna zagadka, także teraz zapraszam osobę, która już ma rozwiązanie. Także wszystkie inne rzeczy odłóż na później, a teraz wybierz do mnie numer. Za chwilkę wpadniesz do mojego studia, także jeżeli wybierasz numer, to bądź czujny. Uwaga, mamy 1,5 minuty. Kochani, i 50 zł za momencik znajdzie swojego właściciela. Możesz to być ty. Szybciutko, jedna osoba jest mi potrzebna. Tak jak wam mówię, program jest na żywo. Uwaga, jeszcze czekamy.
minuta i 10 sekund. Kto tu do mnie wpadnie? Jeden gracz mi wystarczy. No. Czekam. Minuta. Uwaga. 50 sekund. Kochani. Szybciutko. 45 sekund nam zostało. Może warto jeszcze raz ten numer wybrać. 704-304-304. I uwaga, pół minuty mamy. Kto to wpada? 25 sekund. I zanim pojawi się zero, muszę usłyszeć telefon. 20 sekund już niecałe nam zostało, już naprawdę bardzo mało czasu. Teraz kręcimy, to jest czas na wybranie numeru, to nie jest czas na szukanie, już czasu na szukanie nie ma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czekamy. Jedna osoba. Kto to będzie? Kto tu wpada? No szybciutko, bo mamy zero. Jedna osoba, ale teraz. Kochani, to jest trzecia zagadka dopiero, także troszkę jestem zaskoczona, że jakiś taki zastój mamy. Ale no, zdarza się, no, to jest program na żywo i tutaj nie przewidzimy. Moment, jeszcze reżyserka, chwilkę zaczekajmy, dobrze? No. I? Czy ktokolwiek tutaj wpada? Bo jeżeli nie, to zmieniamy zagadkę. Jeszcze raz podyktuję numer 704-304-304 i... Uwaga. Jedna osoba. No. Reżyser mówi, że to jest bardzo popularne przysłowie. No. Czekamy. Szybciutko. Jedna osoba. Kto to będzie? I? Momencik, uwaga, bo reżyser za chwilkę chce pokazać odpowiedź. Czekamy. Jeszcze nie pokazuj, moment. Jedna osoba.
I? Moment, czekamy jeszcze. Sekundkę. Jedna osoba na pewno za chwilkę tutaj wpadnie. Mało osób przed telewizorami. Musimy sekundę zaczekać. No, jeszcze kilka chwil. Bardzo cię proszę. Reżyser mówi, dobra, Paulina, poczekamy, ale tylko do godziny 17. Kochani, to ile mamy czasu? 3 minuty. 3 minuty nam zostały, także już czasu na szukanie na pewno nie ma. Zapraszam szybciutko jedną osobę, która rozwiązała zagadkę. 704, 304, 304. Niecałe 3 minuty. No, czekamy. Uwaga. No, mało czasu nam zostało, tylko 2 minutki, kochani. Pamiętajcie, że to już nie jest czas na szukanie. Więc jeżeli tego przysłowia nie macie, to już tę zagadkę sobie odpuśćcie. Za chwilkę ktoś wygra 50 zł, a my przejdziemy do kolejnej zagadki, do której będziesz mógł dołączyć. Kochani, ostatnie 2 minutki, już niecałe. Do 17 tej zagadki ma tutaj nie być. Mam nadzieję, że ktoś z was ją rozwiąże. Jeżeli nawet nie, to reżyser i tak pokazuje rozwiązanie. Nie mamy czasu. Za długo ta zagadka z nami tutaj jest. 1,5 minuty. Jeszcze tylko 1,5 minuty możemy poczekać. Czekam. Uwaga. 17 zbliża się wielkimi krokami, prawda? Ale może ci się uda. Może dasz radę. No, może zdążysz. Trzymam kciuki. Jeżeli teraz wybierasz numer, to zdążysz. 704. 304, 304, tylko musisz podjąć decyzję błyskawiczną, bo już czasu nie ma. Masz minutę na to, żeby wpaść tutaj do mnie do studia. Także błyskawiczna decyzja, łapiesz za telefon, wybierasz numer. Uwaga! Jeżeli to robisz teraz, to bądź czujny, bo za chwilkę mój głos usłyszysz w słuchawce telefonu. 50 sekund. Kończymy. 50 sekund nam zostało. Uwaga! I... Pół minutki. Pół minuty. Jedna osoba. Kto to będzie? 20 sekund. Kochani, do 17 musimy się wyrobić ze zagadką. Czekam. 10 sekund. Uwaga. 5, 4. 3, 2, 1. Uwaga, czekamy. Jedna osoba. Kto? Kto tu wpada? Czekamy.
Ja w każdej sekundzie mogę cię tutaj usłyszeć, ale już jesteśmy po czasie. Jeszcze sekundę poczekajmy. Jeszcze moment. Siedemset cztery, 304, 304, 304 po raz ostatni. Kończymy. Czekam. Kochani, budzimy się, pobudka. Ja wiem, że dzisiaj jest pogoda naprawdę nieciekawa, że jest bardzo niskie ciśnienie, wiele osób boli głowa, wszyscy jesteśmy senni, ale kochani, no naprawdę bardzo łatwo można wygrać pieniądze. To nie jest, reżyser mówi, jakaś trudna zagadka. Ja uważam, że ludzi nie ma przed telewizorami. No to czekam, no musimy poczekać, nie zmienię tej zagadki, bo to nic nie da. Musimy poczekać, aż ktoś będzie miał włączony telewizor. Może tych dwóch panów, którzy byli na początku programu z nami, musieli może gdzieś wyjść. I teraz znowu jesteśmy sami. Poczekajmy. No kochani, bych ci wad, zyra ci rad. Kto z nas rozwiązał tę zagadkę? Szybciutko, uwaga, bo nie mamy czasu. Dużo zagadek na nas czeka, a utknęliśmy przy tej trzeciej zagadce. W ogóle kompletnie nie rozumiem, o co chodzi. Czemu przy tej zagadce tak utknęliśmy? Naprawdę tutaj, zobaczcie, w naszym programie nie ma reguły. Tutaj nie da się niczego przewidzieć. Nieraz słyszę rozwiązanie w kilka sekund, a nieraz czekam i czekam. Wszystko zależy od tego widocznie, czy ktoś ogląda program, czy nie. No ale jeszcze udało mi się wymagać u reżysera, żeby sekundkę poczekał na kogoś. Także wykorzystajcie to. Jeżeli jesteście w domu, jeżeli oglądacie program, to wybierzcie numer, jeżeli macie rozwiązaną zagadkę, bo musimy ją kończyć. 704 304 304. Jedna osoba mi wystarczy. No? Jest jedna osoba, czy nie? Dzień dobry. Chciwy dwa razy traci. Brawo, brawo. Gratuluję serdecznie. No i nareszcie uporaliśmy się z tą zagadką. Bardzo mądre zresztą przysłowie. Lecimy dalej i ja jestem bardzo zadowolona, że pani udało się wygrać te pieniądze. Kochani, mamy kolejną zagadkę już za momencik na ekranie. Kolejne pieniądze widzę, że się pojawiły, także zagadka już jest. O, przestaw litery i odczytaj przysłowie. Jednak reżyser stwierdził, że dalej będzie te przysłowie grał. W sumie to i dobrze, bo jak mało osób przed telewizorami, to wszystko jedno w sumie, jaką zagadkę będziemy grać. Po prostu musimy za każdym razem poczekać, aż ktoś będzie miał włączony telewizor i będzie rozwiązywał zagadkę. Czekamy w takim razie. Kochani, przeczytajmy sobie jeszcze, co tutaj jest napisane obok mnie i rozwiązujemy kartka, długopis, jak zawsze. Let's
Sausie. Rotfiś. No dobrze, no to już mamy tutaj, poczytaliśmy sobie, mamy wszystko przeczytane. Tylko teraz waszym zadaniem jest poprzestawiać te literki tak, żeby odczytać mi przysłowie. Jak tylko będziecie mieli rozwiązaną zagadkę, to oczywiście wiecie co robić. 704, 304, 304. No mam nadzieję, że będę krócej czekać niż przy poprzedniej zagadce, że szybciej sobie z tą zagadką poradzicie. Jedna osoba. Lec cał się rotkiś. Niby mniej wydawałoby się, że wyrazów, ale jakoś tak poustawiane są te wyrazy, że ciężko chyba będzie te literki przestawiać, ale mam nadzieję, że komuś się uda. No mam nadzieję, że pani tutaj zostanie z nami jeszcze, że spróbuje pani tę zagadkę rozwiązać, że nigdzie pani nie biegnie, gdzieś pani nie spieszy, bo dzisiaj mało osób, także żeby nie było tak, że znowu będę musiała czekać na jakąś kolejną osobę, która włączy telewizor. Szybciutko. Lec cał się rotki. 50 zł i 704, 304, 304. Mam naprawdę nadzieję, że szybciej rozwiążemy tę zagadkę niż tę ostatnią. Ale wiem, że mnie zaskakujecie, to może być, że tak właśnie będzie, że szybciej sobie poradzicie z tą zagadką. W każdym razie, jak tylko ktoś już ją rozwiąże, to niech do mnie do studia wpada. A żeby wpaść do mnie do studia, trzeba wybrać numer, który jest widoczny na dole ekranu. 704, 304, 304. Innej możliwości, żeby dostać się do mnie na antenę nie ma, tylko wykręcając tych kilka cyfr. Czekamy. Jedna osoba. Szybciutko, kochani, dobrze? Rozwiązujemy zagadkę, bo tak jak wam mówię, mamy dużo zagadek i dużo czasu straciliśmy przy tej poprzedniej zagadce. Chciałabym, żebyśmy teraz nadgonili tempo, także ja tutaj na was czekam. Jak tylko jedna osoba się pojawi, która będzie chciała wygrać pieniądze, to szybciutko taką osobę zapraszam. 704-304-304. W każdej sekundzie mogę cię tutaj usłyszeć, także nie ma jakiejś reguły, że musimy czekać tyle czasu, ile w poprzedniej zagadce. Nie ma czegoś takiego. Jak tylko będzie jedna osoba przed telewizorem, która sobie z zagadką poradzi, to od razu pewnie wpadnie do mojego studia i biegniemy dalej. Także jeszcze chyba nikogo nie ma, ale mam nadzieję, że za moment się ktoś zgłosi, a może już ktoś wybiera numer, kto to wie. Ja tutaj czekam, jak tylko się jedna osoba zgłosi, to od razu usłyszysz mnie w słuchawce telefonu. Zapraszam. Jakie to przysłowie? Oj, te przysłowia to wcale nie są takie proste rzeczy, prawda? Jakby mogły się wydawać. No ale na razie tego typu zagadki na ekranie, także jeżeli jest jedna osoba, która jest dobra w przysłowiach, posługuje się tymi przysłowiami na co dzień, to powinna skorzystać z okazji i poświęcić chwilkę czasu tej zagadce. Starać się poprzestawiać te literki, na kartce porozpisywać jakieś różne inne kombinacje. A może ci się uda. Czekamy. Nie chcę tutaj jakiejś presji na was wywierać, nie chcę tutaj was naciskać, więc spokojnie tutaj czekam na jedną osobę. Kto to będzie? No ale reżyser mój powinien, ale do końca programu nie będziemy czekać, także też, żeby widzowie mieli tego świadomość, że tutaj czas jest też mimo wszystko ograniczony. No dobrze, ale wiesz, ja po prostu chcę spokojnie, nie chcę tutaj ludzi stresować. Spróbujcie rozwiązać tę zagadkę. Jakie to przysłowie? Lec cał się rotkiś. Co to może być? Jedna osoba. No.
Tam? Czekamy, czekamy. Ale tak jak wam mówię, że zagadki czekają kolejne, także jeżeli jest jedna osoba, która już te rozwiązała, to zapraszam już teraz. Kto tu do mnie wpada? No, reżyser mówi, że daje maksymalnie 2 minutki na tę zagadkę. No i zegar ruszył. Kochani, bardzo często ten czas nam pomaga, także może się okazać, że jednak ten nacisk czasowy był potrzebny, bo za 2 minutki kogoś z was tutaj usłyszę, już za minutę i 50 sekund, ale żebym cię usłyszała, właśnie ciebie tutaj na antenie, to teraz musisz podjąć decyzję o tym, że wybierasz numer do mojego studia, więc może razem ze mną ten numer wybierz. 704, 304, 304 i moi drodzy, zostało nam 1,5 minuty. Kto to będzie? Uwaga, minuta i 20 sekund. Czekam. Minuta i kilka sekund zostało. Bardzo mało czasu. Jedna osoba. Kto to będzie? Minutka. Uwaga i już tylko 50 sekund. Czterdzieści kilka sekund, jedna osoba. No i będziemy zaraz kończyć zagadkę. 30 sekund, mam nadzieję, że kogoś usłyszę. Jakie to przysłowie? Kochani, 20 sekund nam zostało. I lec cał świerotkiś to... Co to za przysłowie? Komu się udało? 12 sekund. Zanim pojawi się zero, muszę cię tutaj usłyszeć. Nie będziemy już tak długo czekać jak przy kolejnej zagadce. Od razu wam mówię, że pokazujemy rozwiązanie, jeżeli się nie uda. Ajajajajaj. Zero mamy. Czy ktoś do mnie wpada? Jest telefon, ale się ktoś wyrobił w ostatnim momencie. Dzień dobry. A witam. Witam serdecznie. Jakie to przysłowie? Cel uświęca środki. Cel uświęca środki. Jakiegoś psa tam chyba słyszałam. No to pozdrawiamy psa. Kochani, wyrobił się pan w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej sekundzie, bo już się pojawiło zero, już reżyser się szykował do pokazania rozwiązania. A my możemy przejść dalej, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, od razu ci powiem, bo wiem, że to jest kolejne przysłowie, ale chyba pomysł jest to słaby, że grasz tę zagadkę, wiesz, naprawdę, bo dużo trudniejsza od pozostałych, a widzisz, że były problemy z pozostałymi zagadkami. 100 zł, no dobra, spróbujmy, ale jeżeli się za chwilkę nie uda, jeżeli nikt się za momencik po tę stówę nie zgłosi, to zmienimy zagadkę. Moi drodzy, przeczytajmy sobie to przysłowie. Tok. Dop, mik. Łotki pieko, net ma zwnej, pada. No dobrze. Musicie poprzestawiać te literki, żeby odczytać przysłowie. I jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda program, jeżeli ktoś pierwszy raz widzi tego typu zagadkę, to od razu powiem, że poruszamy się w obrębie poszczególnych wyrazów, czyli nie przekładamy na przykład literek z pierwszego do trzeciego wyrazu. Poruszamy się w obrębie poszczególnych wyrazów, które tutaj jest. Trochę tych wyrazów tutaj nam reżyser zaserwował. To już nie jest taka zagadka, gdzie mamy 3-4 słowa. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wyrazów. No bardzo dużo, ale numer telefonu bez zmian 704 304 304. Jak tylko ktoś z was będzie miał rozwiązaną zagadkę, to oczywiście tutaj do mojego studia taką osobę bardzo gorąco zapraszam. 100 zł dla kogo? Za wcześnie jeszcze chyba pytam. Dopiero zagadka się pojawiła, także
Musicie teraz pomyśleć, poprzestawiać te literki. Czekam tutaj na Was. Nie stresujcie się. No. Nie przeszkadzam Wam, bo wiem, że potrzebujecie pełnej koncentracji, pełnego skupienia, żeby tę zagadkę rozwiązać, więc cichutko sobie tutaj tylko stoję i jak tylko ktoś będzie miał rozwiązaną zagadkę, to niech do mnie tutaj wpada do studia, dobrze? Za chwilkę. Za chwilkę ktoś tutaj wpadnie, zobaczysz, moment. Czekamy. O, reżyser mówi, że nie ma na co czekać, że on ma taką propozycję. No dobra, to jaką masz propozycję? Reżyser proponuje nawet 1000 zł. Ale tylko na 10 chwil, no to... No jest to jakiś pomysł, tak? No jest to jakiś pomysł, bo dużo większe pieniądze można wygrać, ale ograniczył nam reżyser czas. No dobra, ale kochani, jeżeli tylko macie rozwiązaną zagadkę, to wpadajcie do studia, nie czekajcie, broń Boże, do zera. Jak pojawi się zero, to my musimy usłyszeć tutaj telefon. Macie ograniczenie czasowe po prostu, 10 chwil. Ale jak widać, skutkuje. Przy poprzedniej zagadce daliśmy 2 minutki chyba. I zobaczcie, w ostatniej sekundzie pan się wyrobił, ale tutaj nie musi być tak, że w ostatniej sekundzie ktoś się wyrobi. Może ktoś nawet teraz wpaść do mnie do studia. Nie ma tutaj reguły. 7 0 4 3 0 4 3 0 4 i czekamy. Wystarczy mi jedna osoba. Kto to będzie? Kochani, 10 chwilek, 10 chwil będziemy kończyć. Jedna osoba, już tylko 9? No, ciutko. Nie mamy już czasu. Wiesz co, to mam taki pomysł może, żeby widzów nie dekoncentrować, żeby im tak w 100% pomóc i ułatwić szukanie tego przysłowia. Nie, nie, to nie dajmy 8 chwil, tylko pokażmy tę zagadkę na pełen ekran, na tych 8 chwil. Jak usłyszę kogoś wcześniej, no to ktoś wcześniej rozwiąże zagadkę, a jak zagadka będzie na pełnym ekranie, to na pewno będzie ludziom łatwiej ją rozwiązać. 8 chwil, kochani. Ja chcę Wam jak najbardziej ułatwić rozwiązywanie tej zagadki, no bo już 1000 zł to jest o co powalczyć, więc bym chciała, żeby ktoś sięgnął po te pieniądze. Zobaczymy, czy reżyser się...
się zgodzi. Mam nadzieję, że tak, że też chce, żebyście wygrali te pieniądze. No, chyba się zgodził, także zagadka w tym momencie jest powiększona i za moment pojawi się na pełnym ekranie. O, już w tym momencie. 8 chwil macie jeszcze, także jeżeli macie rozwiązaną zagadkę szybciej, to oczywiście wpadajcie do mojego studia, ale jak pojawi się 0, to niestety pokazujemy rozwiązanie.
kochani, bo mamy zero. Jedna osoba, szybciutko teraz. 704304304. Kto ma to przysłowie? Kochani, ja coś tutaj mam dla was. Nie tysiąc złotych, tylko zdecydowanie więcej. Nawet 2000 możecie wygrać. Nawet 2000, reżyser mówi, co to za samowolka. No widzisz, po prostu zobaczyłam, że mamy 2000, no to mogę naszym widzom zaoferować te pieniądze, bo wydaje mi się, że zagadka jest naprawdę bardzo trudna. Także chciałabym, żeby ktoś te 2000 złotych nawet zarobił. Kochani, jeszcze raz przeczytajmy sobie może to. Tok, dop, mik, łodki, pięknie. Kochani, tego się nawet czytać nie da. Ja nie wiem, co to za przysłowie. I dlaczego takie długie ono jest? I dlaczego, jeżeli jest problem z zagadkami typu przysłowia, to ty dalej grasz przysłowia? Moim zdaniem zły pomysł, dlatego właśnie zaproponowałam nawet 2000 zł, żeby kogoś nagrodzić za rozwiązanie tej zagadki. No to kto? Jedna osoba mi wystarczy. Czekamy. No. Kochani, nie czekamy za długo, bo czas nam się skończył. Już powinnam usłyszeć rozwiązanie, teraz. Wiem, że jak wrócimy do studia, to ja muszę usłyszeć telefon. Dobrze, szybciutko, jeszcze raz reżyser mówi, żebym podyktowała i poczekajmy sekundę. 704 304 304. I... No i w zasadzie już teraz powinnam kogoś usłyszeć. Czy ktoś z was ten numer ze mną wybrał? 2000 zł nawet. Dla kogo? No? Kochani, szybciutko, no bo tutaj żarty się naprawdę nam kończą, bo to jest zagadka, która już powinna być rozwiązana. Nie wiem, co się dzieje. Jedna osoba. Nawet 2000 zł dla? Dla kogo? Czekam. Tok, dop, mik, łodki, pieko, net, mazwnej, pada. 2000 złotych nawet. No widzisz, no, nasz tutaj realizator mówi, że nie wie, jakie to jest przysłowie, o co tutaj chodzi. Także ja nie wiem, co ty wymyśliłeś. No ja też nie mam pojęcia.
co, mnie się wydaje, że te literki jakoś poprzestawiałeś w taki dziwny sposób. W taki sposób, żeby było bardzo ciężko rozszyfrować to przysłowie. No ale poczekajmy jeszcze chwilkę. 2000 złotych nawet. Dla kogo? Kto spróbuje, kochani? Dobra, kochani, bo słyszę, że tam reżyser się bardzo denerwuje i powiedział, że to jest ostatnia jego propozycja, 4000 zł. Ale, kochani, za 3 minutki musimy kończyć zagadkę. No cieszę się, że reżyser nam podwoił stawkę. 4000 nawet, także tyle możecie wygrać. I mamy niecałe 3 minuty. Kto tu wpada? 2 minuty i 40 sekund i 4000 zł nawet dla... Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale od jakiegoś czasu programy są dużo krótsze, także my musimy tę zagadkę za chwilkę zakończyć. To są ostatnie sekundy, bym powiedziała, tej zagadki. 2,5 minuty nam zostało, już niecałe nawet. Kto się zgłasza po nawet 4000 zł? Czy ktoś poradził sobie z tą zagadką? Bo bardzo proszę, żeby wybierała numer tylko taka osoba, która rozwiązała to przysłowie. Wiem, że zagadka trudna, wiem, że przysłowie to nie jest fajna kategoria, że to jest raczej taka dziedzina, którą nie każdy jest w stanie polubić, nie każdy jest w stanie sobie z tą dziedziną poradzić, bo po prostu nie wszyscy znamy przysłowia. No więc to jest dla kilku osób, ale mam nadzieję, że jedna taka osoba jest przed telewizorem, która mimo, że przysłowie trudne, długie, że dużo literek tutaj mamy, te literki dziwnie poprzekładane, to mimo wszystko jest jedna osoba, która sobie poradziła. Minuta i 45 sekund. Jeszcze czekamy. 704, 304, 304. To 20 sekund. Ostatnie chwile zagadki. Minuta. Sekund. I uwaga, 35 sekund nam zostało. Jedna sprytna osoba. Ostatnie sekundy. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czekamy. Teraz muszę usłyszeć telefon. To jest ten moment. 704, 304, 304. I uwaga. Jedna osoba.
I? Nawet 4000 dla? Kochani, dla kogo? Jedna osoba. Reżyser mówi, ale masz dużo pieniędzy w ręku. Ja mówię, no tak, ale za chwilkę ktoś będzie miał te pieniądze. Mam nadzieję, że ktoś teraz wybiera numer. Słuchaj, może ty się gdzieś pomyliłeś w tym przysłowiu, dlatego nie słyszymy telefonu. Wiesz, sprawdź dokładnie te literki, bo może zapomniałeś o jakiejś literce, albo może o jedną literkę za dużo gdzieś tam dorzuciłeś. Możesz sprawdzić. Reżyser mówi, że nikt nie będzie sprawdzał, że wszystko jest okej. Okay. To po prostu za trudno wymieszałeś te literki, no więc no, nie ma innego wyjścia. No, staram się znaleźć jakieś rozwiązanie z tej sytuacji, bo nie słyszymy żadnego telefonu, więc chyba nie ma osoby, która by tę zagadkę rozwiązała. No to chyba za trudno wymieszałeś te literki. Albo jakieś przysłowie mało znane dałeś. No nie wiem. Jakiś powód na pewno jest, że nie słyszymy telefonu. Mówiłam, żebyśmy już tych przysłów nie grali, bo poprzednie zagadki wcale też tam tak dobrze nie szły. Też długo musiałam czekać na moich graczy. Widać, ta kategoria dzisiaj nie podpasowała mi to. No a teraz, jak już tyle czasu straciliśmy na tę zagadkę, no to nie, no teraz to już chwilkę poczekajmy. Absolutnie nie pokazuj teraz rozwiązania. Moment. Wiem, że mamy zero i wiem, że już mieliśmy kończyć zagadkę, ale teraz ludzie wracają do domu. Jest przed 18, za momencik kogoś tutaj usłyszymy, zobaczysz. Sekundę zaczekajmy. Chwilkę. Jedna osoba. Czekam. Chodź, no dlaczego tak się dzieje? No sama nie wiem, co mam zrobić. Potrzebna jest mi jedna osoba. Teraz. Kto? No kochani, co się dzieje?
za trudna zagadka, czy po prostu nikogo nie ma przed telewizorem? Czy śpicie? Nie no, wina reżysera bardzo przemieszał te literki, moim zdaniem. Już też odpuściliście pewnie tę zagadkę. Chociaż zbliża się 18, to wracacie zaraz do domów, to może jeszcze sekundkę zaczekajmy, wiesz, może jeszcze chwilkę dajmy, dobrze? Bo może ktoś teraz włączył telewizor i rozwiąże tę zagadkę. Wiem, że chwilka już była, ale jedna osoba nam wystarcza. Jeżeli ktoś teraz wrócił do domu i stara się tę zagadkę rozwiązać, no to ma szansę na 4000. Są bardzo duże pieniądze. Moment. Jeden gracz. No. I? Czekam. Jedna osoba. Reżyser jest załamany, ale ty się nie masz co załamywać, tylko łatwiejsze zagadki dawać, a nie teraz mówisz, że jesteś załamany, no. Reżyser mówi, że to nie jest trudne przysłowie, no, ale widać, wymieszałeś te literki w taki sposób, że dla widzów jest trudne, dla mnie też jest trudne, dla Kuby widzisz też jest trudne. No ale co, ty nie pokazuj rozwiązania, dlaczego pieniądze zniknęły, moment. A. Dobrze, okej, okay. 8 tysięcy, czyli mogę wziąć te pieniądze, dobra, mogę wziąć 8 tysięcy. Kochani, reżyser chyba jednak zgadza się, że tak, bo przemieszał te literki, że zagadka jest trudna, mimo że przysłowie znane. No ale tutaj większe znaczenie ma, jak się te literki przemiesza. Nie czy przysłowie znane, czy nie. Tutaj bardziej chyba ten spryt jednak jest potrzebny. Czekam. W każdej chwili mogę cię tutaj usłyszeć. Jedna osoba wystarczy. Kto? No. Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta cztery. Jeden gracz. Uwaga. Nie słyszę telefonu. Za trudna zagadka. Za bardzo te literki przemieszane. Ciężko wpaść na pomysł, jakie to przysłowie. No. Nie wiem, czy ktoś sobie z tą zagadką poradzi. Naprawdę zaczynam już wątpić. Ale też z drugiej strony nie chcę, żeby reżyser pokazał rozwiązanie, bo mam tutaj w ręku 8 tysięcy złotych i nawet 8 tysięcy złotych ktoś z was, kto pozna to rozwiązanie, kto odczyta to przysłowie, będzie mógł wygrać, będzie mógł walczyć o te pieniądze.
Przy kolejnych zagadkach nie wiem, jaka będzie wygrana, ale przypuszczam, że nie tak duża. Dlatego jeszcze chwilkę czekam. Oczywiście w każdej sekundzie mogę Cię tutaj usłyszeć, więc jak masz pomysł, jak rozwiązałeś zagadkę, to szybciutko do mnie dzwoń. Jeden gracz wystarczy. Kto to będzie? Czekamy. Czekam. Jedna osoba. Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta cztery. Ktokolwiek? No i? Thank you.
No, kochani, bo reżyser już krzyczy, że za chwilkę pokazuje rozwiązanie, także ja mam dla was taką propozycję. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która rozwiązała tę zagadkę, która ma to przysłowie, to teraz błyskawicznie razem ze mną, zanim reżyser pokaże rozwiązanie, niech wybierze numer. Jeżeli teraz wybierzesz numer, to zdążysz. Uwaga, 704 304 304. Łapiemy za telefony stacjonarne, komórkowe, wybieramy numer. Ale tylko osoby, które rozwiązały zagadkę, dobrze? Bo nie będzie już czasu na żadną dogrywkę. Ostatnia szansa. Teraz. 8000 zł. Od razu już mówię, że dzisiaj szansa na tak dużą wygraną się nie pojawi. Ale zagadka jest wyjątkowo trudna. Tak poprzestawiał te literki, tak pokombinował, żeby nie dało się praktycznie tego przysłowia odczytać. Tutaj pojedyncze osoby będą w stanie tę zagadkę rozwiązać. Mam nadzieję, że jedna z takich osób jest teraz przed telewizorem i wybiera właśnie numer do mojego studia, bo za chwilkę muszę kończyć zagadkę. To jest program na żywo, ja muszę cię usłyszeć w tym momencie. Czy jest jedna taka osoba? No, reżyser mówi, że możemy poczekać do godziny 18, także mamy 3 minuty i 40 kilka sekund. Już czasu na rozwiązywanie zagadki na pewno nie ma, to jest czas na wybranie numeru. 3,5 minuty na to, żebyś wybrał numer, trafił do mnie do studia i zagrał ze mną o 8000 zł. Czekamy. No. Ostatnie chwile zagadki. Ostatnie chwile szansy na 8000 dla kogoś. 3 minuty dokładnie. O 18 pokazujemy rozwiązanie. Nie czekajcie do 18, możecie do mnie do studia wpaść nawet teraz. Także jeżeli ktoś rozwiązał zagadkę, to zapraszam. Dwie i pół minuty. No i... Uwaga. Pani... Dwie minuty i 15 sekund nam zostało. 8000 nawet mam w ręku. Dla kogo? Czekam. Niecałe dwie minutki do godziny 18. I tylko do 18 z tą zagadką czekamy. Czy jest jedna osoba, która sięgnie po nawet 8000 zł? Minuta i 40 sekund. No szczerze mówiąc, już zaczynam troszeczkę wątpić, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby ta zagadka miała zostać zakończona przez reżysera, a nie przez kogoś z was. Czy jest jeden gracz? Kochani, bo już tylko półtorej minuty. Bardzo mało czasu. Ale wystarczy mi jedna osoba. Minuta i 10 sekund. Może po raz ostatni wybierzmy razem numer, bo za chwilkę będzie po prostu za późno. Także 704, 304. 304 i została nam minutka. 18 tuż, tuż. Kto wpada do studia? Kto walczy o 8000? Ostatnie sekundy, 45 sekund. Już więcej się nic nie wydarzy. Albo w ciągu 40 sekund usłyszę kogoś tutaj w studio i ktoś być może wygra te 8000, albo niestety reżyser pokazuje rozwiązanie. To jest program na żywo i tutaj nie możemy już tej zagadki przedłużać. Ostatnie sekundy, pół minuty. Kto tutaj wpada? Zostało nam 20 sekund, uwaga! I... Kochani, jedna osoba. 10. Kończymy zagadkę. Kogo słyszę w studio? 5 sekund mamy. 3, 2, 1 i...
Czekam. No? Jedna osoba? Ktokolwiek? Moment, reżyserka, jeszcze jest 18, sekundkę. Jeszcze mamy 20 sekund, jeszcze jest 18.00. Uwaga! Za chwilę kogoś usłyszymy. Jedna osoba. Ostatnie sekundy i... No muszę kogoś tutaj usłyszeć teraz. To jest ten moment. Kochani, no czas się skończył, ale... Moment, nie pokazuję już rozwiązania. Teraz jest po 18, ludzie wracają do domów. Uda się. Ktoś tę zagadkę za chwilkę rozwiąże. Skoro już ta zagadka tak długo jest na ekranie, to kilka chwil nas nie zbawi. A teraz właśnie jest ten moment, kiedy jest szansa na rozwiązanie tak trudnej zagadki, bo więcej widzów przed telewizorami. Po 18 ludzie teraz są w domach. Moment, jeszcze sekundę się zatrzymajmy przy tej zagadce. No to zagramy jedną zagadkę mniej najwyżej. Moment, jeszcze chwilę, bardzo cię proszę. No. Jeden gracz. Że kochani też z drugiej strony ani jednej osoby nie ma. Ale jak tak przemieszał te litery, no to też się nie dziwię z drugiej strony. No. $8000 nawet. Moi drodzy, bo za chwilkę szansa na te pieniądze przepadnie, bo za momencik reżyser poprzestawia sam te literki i wyświetli nam rozwiązanie. Wtedy już nie będzie szansy na te pieniądze, które trzymam w ręku. Teraz jeszcze możesz wygrać 8000, ale za momencik będzie po prostu za późno. Jedna osoba jest mi potrzebna. Ktokolwiek, wiem, że to jest trudna zagadka, ale może jest jedna osoba. No i widzisz, jak tu przedstawiałeś te literki, że ani jednej osoby nie ma, która by miała rozwiązanie, a ja mam tutaj 8 tysięcy i co teraz się okaże, że nikt nie sięgnie po te pieniądze. Kochani, reżyser mówi, że 3 chwilki i kończymy tę zagadkę. Także 3 chwile. Tutaj na dole ekranu wyświetliły się te chwilki. Na pewno to już nie jest czas na rozwiązywanie zagadki, to jest czas na wybranie numeru. Więc moje pytanie brzmi, czy jest jedna osoba, która tę zagadkę rozwiązała? Jeśli tak,
to teraz wybieraj numer do mojego studia. Nie mamy już czasu na rozwiązywanie tej zagadki. To jest moment, żeby wybrać numer i powalczyć o 8000. Kto tutaj wpadnie, będzie miał taką szansę. 3 chwile. Jakie to przysłowie? Czekamy. Osiem tysięcy nawet. Dla kogo? Dwie chwile. No, kochani, dwie chwilki i kończymy. 7 0 4 3 0 4 3 0 4. No i bo za moment będzie 0, a jak pojawi się 0, to będzie koniec. Dobrze, ja jestem jednak optymistką, więc ja odkładam pieniądze. Ja jestem przekonana, że za momencik ktoś do mnie do studia wpadnie i już biegnę do was po kopertkę z pytaniami. Jedna osoba. Kochani, ostatnia chwila, ja już tutaj wracam do was. Jedna osoba. 7 0 4 3 0 4 3 0 4. Uwaga, kochani, jak pojawi się 0, to będzie za późno. Wybieramy numer. No, coś tutaj dla was przyniosłam. Jestem już przygotowana i czekam na telefon od tej jednej osoby. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani i że ktoś teraz wybiera numer 7 0 4 3 0 4 3 0 4. No to jedna osoba, muszę cię teraz usłyszeć. Kto to będzie? Czekamy. Jeszcze jest jedna chwila, także jeszcze zdążysz wybrać numer, ale za momencik będzie za późno. 8000 zł nawet. Dla kogo? No kto powalczy? 7 0 4 3 0 4 3 0 4. No kto się ucieszy?
nadzieję, że ktoś się ucieszy. Za chwilkę, co? Jedna osoba. Kochani, bo reżyser nas informuje, że za momencik będzie za późno. Mamy zero, czekamy teraz. Jeszcze nie pokazuj rozwiązania absolutnie. 704, 304, 304. Jedna osoba teraz. I uwaga, jeszcze jest szansa, jeszcze nie wyświetlił rozwiązania. No. Moment, absolutnie nie wyświetlaj teraz rozwiązania. Czekamy, ludzie bardzo często na to zero czekają. 704, 304, 304 po raz ostatni. Uwaga. Kto tu do mnie do studia wpadnie? Kochani, jedna osoba mi wystarczy. Naprawdę ja tutaj się tłumów przy tak trudnej zagadce nie spodziewam. Dlatego też czasami warto numer wybrać ponownie, bo nieraz jak jest tak trudna zagadka, to ten numer trzeba wybrać ponownie. Ale kogoś tutaj za chwilkę usłyszę. No muszę kogoś usłyszeć, bo za moment reżyser wyświetli nam rozwiązanie. Jeden gracz. Kto to będzie? I uwaga, czekamy. 704, 304, 304. No mam nadzieję, że ktoś się za chwilkę będzie cieszył, no reżyser też, no ale nie pokazujesz rozwiązania, no bo się nikt nie będzie cieszył, jak pokażesz rozwiązanie. Moment. Jeszcze chwilkę zaczekajmy. No, kochani, jedna osoba. Siedem, zero, cztery. Trzy, zero, cztery. Trzy, zero, cztery. I? No, kochani, bo my naprawdę musimy kończyć. Jedna osoba. No i reżyser mówi, że ma jakąś wiadomość dla nas, no ale nie pokazuj już rozwiązania, bardzo cię proszę.
Ani, no, za chwilkę mówi, że niestety nie będzie miał wyjścia i będzie musiał pokazać rozwiązanie. Nie będę w stanie go już przekonać, żeby nie pokazywał tego rozwiązania, bo jest koniec programu. Także to jest szansa dla osoby, która rozwiązała tę zagadkę. Jeszcze zdążysz wybrać numer, póki tutaj jestem, póki ta zagadka jest, jeszcze możesz wybrać numer. 704 304 304, ale za chwilkę my naprawdę, kochani, kończymy nie zagadkę, my kończymy cały program. Także to jest ten moment, kiedy jeszcze możesz spróbować. Jest o co powalczyć, bo gramy dzisiaj nawet o 8 tysięcy złotych. Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery i kochani, jedna osoba. Kochani, ja nic nie mówię, bo w każdej chwili mogę tutaj usłyszeć telefon, więc nie chcę tutaj tego dźwięku zagłuszyć. Także czekam na was. 704 304 304. Za momencik będziemy musieli kończyć program. Jeszcze raz przypominam. Także to nie jest koniec zagadki, to jest koniec programu. Ja może dam jeszcze trzy chwilki ode mnie, dobrze? Żebyście mieli pewność, że zdążycie tutaj do mnie do studia trafić. Trzy. Kto tu wpada? Trzy chwile, uwaga. Dwa. No, reżyser krzyczy, powinna szybciej odliczać, bo musimy kończyć program. Jeden, no nie chcę, ale muszę to powiedzieć, jeden, ostatnia chwila. Jedna osoba. Jeszcze zdążysz. 704 304 304 i uwaga, kogo słyszymy w studio? Dla kogo te fanfary, kochani? Jedna osoba. Kto? I? Szybciutko. Teraz. No to jest ten moment. Ja w tym momencie muszę kogoś usłyszeć.
No kochani, dla kogo te brawa? Naprawdę nie ma ani jednej osoby, no bo tutaj reżyser naprawdę też chciałby, żeby ktoś wygrał te pieniądze, ale mówi Paulina, no niestety za chwilkę będę musiał pokazać rozwiązanie, bo my musimy kończyć program. To nie jest koniec zagadki, kochani. Koniec programu się zbliża. W zasadzie już powinien być. Jedna osoba. Uwaga, jeszcze czekamy. I... kto wygrywa? Kto wygrywa nawet 8 tysięcy? No i? Kochani, póki tutaj jestem, póki jest ta zagadka, jeszcze można wybrać ten numer. Jeszcze jest szansa, jeszcze program jest na antenie, ale już kilka dosłownie chwil. Właśnie, ja mam taką prośbę do reżysera. Powiedz mi, ile my mamy czasu do końca programu? No ja bym chciała jak najwięcej, prawda? No ale ile mamy czasu no, do końca programu? Co mam widzom przekazać? Dobrze, reżyser mówisz, tam się jeszcze skontaktuje, że da najwięcej, ile jest w stanie. No, czekamy. Kończ, szybciutko, kręćcie, 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 bo... Oż... to, żeś się nastarał. 46 sekund, kochani. Zegar ruszył, ale jest dobra informacja, bo jeżeli jedna osoba ma rozwiązaną zagadkę, to zdąży wybrać numer. To jest 40 sekund. Szybciutko. 704, 304, 304 i ostatnie tutaj dzwonki, ostatnie alarmy, sygnały i będę musiała się pożegnać. Za chwilkę znikamy z ekranu, ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze wcześniej wygra 8 tysięcy. Uwaga, 20 sekund. Jedna osoba, czekamy, 15 i kogo słyszę w studio? 704, 304, 304, ostatnie sekundy, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czekamy. No to teraz muszę kogoś usłyszeć, bo już powinnam się z wami żegnać. Jeszcze czekam, jeszcze tutaj jestem, jeszcze możesz próbować, jeszcze wybierz ten numer, spróbuj jeszcze raz. Jeżeli wybrałeś ten numer raz, nie udało się, spróbuj ponownie, bo to jest bardzo trudna zagadka i może ze dwie, trzy osoby mają rozwiązanie i zawsze trudniej jest się tym dwóm, trzem osobom przebić, niż jak jest łatwa zagadka i rozwiązanie zna każdy. No to co jeszcze raz? 7, 0, 4, 3, 0, 4, 304, ale na pewno kogoś tutaj usłyszę. Jeden gracz. No. Kochani, ja już tutaj pytanka mam, one są bardzo proste. Wydaje mi się, że na drodze do 8 tysięcy najbardziej stoi wam tutaj ta zagadka. Czekamy. Moment, moment, zdążę się pożegnać, sekundkę. Jeszcze raz podyktuję numer 704, 304. 304. No i jedna osoba. Kto to będzie? No. Szybciutko, kochani. 704.
304. Nie no, to komuś się uda na pewno. Moment. Reżyser wypomina już nie dotyczy tego numeru, tylko się żegnaj z widzami. No ale jak patrzę na te proste pytania, patrzę na 8000, to naprawdę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tak ten program zakończyć. Nie chce mi się w to wierzyć. Nie możemy jeszcze sekundki zaczekać, nie możesz tam zadzwonić do emisji i powiedzieć, żebyśmy jeszcze minutę na przykład dostali. Powiedz, jaka jest sytuacja, że mamy proste pytania, że gramy o 8000 i że potrzebujemy dosłownie kilkudziesięciu sekund. Moment, zastanawia się reżyser. Dobra, może uda mu się. Kochani, jeszcze tutaj jestem, także wykorzystajcie to, że on tam dzwoni, że on się zastanawia, czy może jeszcze troszeczkę przedłużyć program. I teraz wybierajcie numer, bo za momencik będzie naprawdę za późno. 704, 304, 304, to jest ostatnia szansa. 8000 nawet, dla kogo? No, popatrzę na te pytanka i naprawdę coś niesamowitego. Taka sytuacja, 8000 zł, proste pytania. I tutaj tak trudna zagadka. No, kochani, jeszcze tutaj jestem. Kto powalczy? Nie no, chyba jednak się nie uda, tak? No ale z drugiej strony sobie nie wyobrażam, no kochani, nie wyjdę z tego studia. Nie wyjdę z tego studia, jeżeli się okaże, że się ma nie udać. Dobrze, kochani, jeszcze raz, 704, 304, 304. Nie wyjdę z tego studia, w ogóle nawet na to nie licz. Czekam na telefon. Komuś się uda, czy nie? Dobrze, kochani, no naprawdę już nie ma żartów. Reżyser na mnie krzyczy, Paulina, przestań się wygłupiać. Nawet jeżeli ja się nie zgodzę, no to i tak on powiedział, że pokaże rozwiązanie. I za chwilkę to zrobi. 704, 304, 304, 8000 nawet dla? Kochani, jeszcze tutaj jestem. Jeszcze warto raz wybrać ten numer. Jeszcze nikogo tutaj nie usłyszałam. Jeszcze spróbuj. Halo, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? To pod kim do oki kopię, ten sam nie wpada. A, zgadza się. Ale mądre przysłowie, znane, tylko te literki widać były w jakiś skomplikowany sposób przemieszane. Proszę pana, wygrał pan nagrodę gwarantowaną. Będziemy teraz walczyć o bonus. Mam dla pana 5 pytań i mamy 30 sekund. Czy jest pan gotowy? Tak. Pytanie pierwsze. Jakie miasto jest stolicą Cypru? Nikolia. Jaka waluta obowiązuje w Niemczech? Euro. W jakim klubie występuje Łukasz Skorupski? Nie znam, ale zaraz. Polski bramkarz. AS Roma. Jakim terminem określa się zaburzenie zdolności rozpoznania znanych elementów otoczenia? Nie wiem. Agnozja. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Widzimy się jutro o 16:30. Trzymajcie się, pa.